Wyobraźcie sobie pracę zdalną, wyobraźcie sobie pracę dającą swobodę, wolność, zarabianie na tym, co lubisz. Ile to by było dla ciebie warte? Ludzie będą powoli wbijać, chcemy rozruszać te algorytmy. Przez ten cały rok tą prezentację obejrzało kilka tysięcy osób, cała masa z nich dzisiaj już pracuje jako copywriterzy, zarabia pieniądze na tworzeniu tekstów. Każdy z was otrzyma ode mnie gotowy plan działania. Wystarczy wdrożyć te rzeczy, o których tutaj dzisiaj będę opowiadał, do siebie i zobaczycie, jak łatwo można zostać copywriterami, jak łatwo można wystartować w tym zawodzie. Na czym polega praca copywritera? Odpowiecie sobie na pytanie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy to jest dobre zajęcie dla niego, czy to jest to, czym powinien się zająć, jak zacząć, żeby mieć zlecenia od razu, od pierwszego dnia, bez jakiegoś długiego uczenia się. Poznacie 7 sposobów, jak pozyskiwać zlecenia, sposobów, z których ja korzystałem kiedyś lub które wykorzystuję. Nie musisz długo się uczyć, poświęcać setek godzin na to, żeby zacząć zarabiać na copywritingu. Nie musisz nic ryzykować, nie musisz rzucać wszystkiego, żeby spróbować. Nie musisz bać się, że inni wiedzą więcej od ciebie. Nie musisz obawiać się, że zabraknie zleceń. To działa i tutaj jako taki mały dowód pokazuję przykład. Prawie, zobaczcie, 10 tysięcy, no to jest za takie zlecenie 4 tysiące złotych. Praca zdalne, a tutaj zobaczcie, umowa o pracę, branża beauty, więc fajna, lightowa branża, nawet 6 tysięcy złotych. Sam konkret, o to chodzi. Piotr Pawłowski, 10 na 10. Jagoda, bardzo dobrze. Karina, jedno powiem, zmotywowało mnie, o to chodzi. Bardzo mi się podobało, robię notatki, jak przystało na przyszłego kopii. Kamila pisze, 11 na 10. Fajowski webinar, no dobra, słuchajcie, super. Ach, ale jeszcze muszę powiedzieć, dobrze się ciebie słuchało. O, albo tutaj, jak najbardziej dobrze spożytkowany czas i dużo pożytecznych informacji. Mega treściwe, wreszcie konkretne i nawet przekonałeś mnie do copywritingu. No tutaj mamy fajne, to tylko wszystko jakieś takie załatwe, no bo to jest łatwe, bo to jest naprawdę proste, a może być jeszcze prostsze, o czym powiem za chwilę. Super, tutaj pisze Beata, jak zawsze konkretnie i merytorycznie.